widzisz to miasto tam daleko? Co to jest za miasto, Simon? Moje miasto, nowe budynki się stawiają jak cały twoje? Czas. O kurde, i fajne masz to miasto. Dobra, widzowie, słuchajcie, jak chcecie też pomóc mi zbudować takie miasto, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i oglądajcie ten film do końca. A więc jesteśmy już na serwerze i tak jak widzicie, nie mam nic. Jest po prostu pusto, bo będziemy musieli zbudować swoje własne miasto. Ja muszę chyba kliknąć tutaj build, żeby budować. $100. Wow, aha, ja sobie mogę tu stawiać gdzie chcę. Dobra, to ja chcę postawić tutaj jakiś domek. Okej, mogę sobie postawić coś jeszcze? Może na razie to wyłączę? Po co mi ten domek? On mi będzie teraz zarabiać jakoś pieniądze? Ojku, jakie to jest wolne. Dobra, dokupimy sobie jeszcze jakiś następny. Patrzcie, tu sobie postawimy kolejny domek. Wow, ej, mogę stawiać następny. Dobra, tu kolejny domek. Teraz tu kolejny domek. Ej, dobra, już powoli tych domków trochę mamy. Na razie sobie to zostawię. Im więcej domków, tym chyba szybciej zarabiam, ale nie mam pojęcia, dlatego jak tu się w ogóle zarabia pieniądze? Dobra, zaraz sobie jakoś to ogarniemy. Tu można kupować jeszcze jakieś ławki, jakieś wieżowce można kupować. Co to w ogóle jest? To jest mega, ale na razie mi na te rzeczy nie stać. Właśnie, przecież nie mam pieniędzy na nic. Skąd ja mam tu wziąć pieniądze? Dobra, zaraz sobie myślę, jak już na to zarobimy. No i już teraz wszystko wiem. Patrzcie, żeby zarabiać pieniądze, to ja muszę sobie postawić jakiś sklep czy cokolwiek. Dobra, możemy sobie tutaj jakiś sklep postawić. O, tu sobie go postawimy. Mamy postawiony teraz jakiś sklep i on nam będzie teraz zarabiać pieniądze, ale idzie to naprawdę wolno, nie wiem. Mega wolno zarabiam te pieniądze, ale patrzcie, to jest chyba na minutę. Tak, chyba na minutę zostaje z niego, nie wiem, $50. Co ja tu jeszcze będę mógł zaraz kupić? Tu w ogóle są jakieś elektrownie wielkie. 245 tysięcy, ile to kosztuje? Dobra, wiecie co? Żeby sobie trochę łatwiej zacząć grę, myślę, że będziemy mogli sobie kupić atak ze $100 tysięcy. Co nam szkodzi? Kupujemy 100 tysięcy. No i kupiłem. Mam w tym momencie 100 tysięcy. Jak ja będę mógł sobie teraz zarabiać? Dobra, tu mogę, no tu nie mogę nic kupić. To jest wszystko jakieś mega drogie. Dobra, czekajcie. Ile będę dostać? 75 za jedno. Okej, dobra. Postawimy sobie to. Postawiłem. $350 tylko kosztowało. I to było mega tanie. Postawimy sobie coś innego, bo to już mamy. Coffee shop. O, to sobie też postawimy. Ej, będziemy powoli mega szybko zarabiać. Te domki w ogóle nie są potrzebne. Po co ja te domki postawiam? Przecież z nich nie ma żadnych. A, bo to właśnie. Dobra, ja już wszystko rozumiem. Patrzcie, muszą być domki, żeby byli ludzie. I ludzie wtedy chodzą kupować. I jak oni kupują, to my zarabiamy pieniądze. Nie wiem, ta gra jest ogólnie mega dziwna. Możemy sobie postawić jeszcze jakiś domek. O, tego domku jeszcze nie mam. Wszystkiego sobie postawiam tak po jednym i myślę, że będzie ogólnie spoko. Czego jeszcze nie mam? Tego też jeszcze nie mam. To sobie też postawię. Da się tu postawić jakąś ulicę. Ej, da się ulicę postawić. Patrzcie to. Dobra, to sobie obrócimy. Ło, mogę tak do samego końca, ale to będzie kosztować dużo. Ło, i co robi się teraz cała ulica? Tak, mamy całą ulicę przy domkach. No i nasze miasto powoli już jakoś wygląda. Nawet samochody tu już jeżdżą. Patrzcie, jakie malutkie samochody. Dobra, fajnie to wygląda, ale jeszcze mamy za mało, bo zarabiamy. W sumie nie wiem, czy my zarabiamy teraz szybko, czy wolno. Dobra, zrobimy sobie takie okrążenie chyba naokoło. Rozplanujemy sobie jakąś ulicę. Nie, nie chciałem tego domu tutaj. Po co mi ten dom? Dobra, zaraz go usunę. Na razie niech sobie tam będzie. Jak ja mogę sobie tą ulicę teraz dać? Albo dobra, na razie sobie wywalimy tą ulicę. Nie jest mi potrzebne, żeby to ładnie wyglądało. A ten domek niech sobie tu będzie. O, zrobimy do niego jakiś dojazd. Bo nie, bo w ogóle on mi wyszedł poza tą. Sel, za $200 tylko. No nie, straciłem pewnie trochę na tym. Tu sobie go postawimy. Taki domek też musi być. No i kolejny domek postawiony. O to chodzi. Wiecie co? Mamy na razie za mało mieszkańców w naszym mieście. No na razie bym tego miasta nie nazwał, ale zobaczcie, żeby zbudować sobie jakieś wiatraki, czy jakąś elektrownię, czy coś, potrzebujemy naprawdę dużo mieszkańców. Dlatego, no, przydałoby się pokupować jeszcze jakieś domki. Tu mam jakiś taki domek. I teraz z tej strony zbudujemy sobie same domki. Patrzcie, o, teraz mogę sobie zbudować chyba taki. To jest chyba, o kurde, ale ten domek jest już wielki. Czekajcie, też sobie go tu postawimy. Czemu ja go nie mogę postawić? Aha, on jest taki wielki. Dobra, postawię go sobie tutaj. Jeszcze jeden sobie taki postawimy, bo musimy mieć jeszcze więcej tych mieszkańców. Na razie mamy za mało. Kolejny. O, teraz mogę jeszcze. Dobra, myślałem, że to jest większe. To jest jakieś mega malutkie. Jeszcze teraz więcej. Tu sobie taki postawimy. Jeszcze więcej. Co nam szkodzi? Trzy bloki obok siebie postawimy. Wow, ej, dobra, to już jest mega duże powoli. Serio. To już jest powoli mega duże. 96, patrzcie to. Mogę jeszcze większy. 144, to też sobie postawimy. 192. Dobra, ej, to już są chyba największe. I takie będziemy stawiać tylko. 25 tysięcy kosztuje taki jeden wieżowiec. Wiecie co? Ja sobie myślę, że wszystkie te małe domki mógł usuwać i będę stawiać tylko takie wielkie wieżowce, bo chyba większych już nie ma. No sami zobaczcie, że to jest największy. Kosztuje 25 tysięcy. Trochę sobie to przemebluję, to sobie pousuwam i wszędzie powstałem takie budynki. Nie powiem wam, że trochę tego nie przemyślałem i było mnie stać tylko na 3 takie budynki, ale to jest już dosyć dużo. Zarobimy trochę pieniędzy i potem powstałem następne, bo pobudowałem trochę sklepów, oni tam mi jakoś zarabiają pieniążki, więc myślę, że damy radę potem to miasto jakoś skończyć. Ale powiem wam co innego, zobaczcie, z daleka widziałem jakieś wielkie miasto, nie mam pojęcia co tam jest, dlatego się tam przejdę i nie wiem czy to miasto jest... Ej, właśnie, chyba Simon jest na serwerze, może to jest miasto Simona? Nie wiem, przejdziemy się tam i zaraz zobaczymy o co z tym chodzi. Jestem już przy tym mieście. Co tu jest? Jakie tu są wielkie budynki? Skąd to wszystko? Tak, tak, kontrakt co? Na podpisanie. Simon? Oczywiście, nowy budynek. Dobrze, patrzcie, co? Jak to wygląda, zarumy się? Simon, gdzie ty jesteś? O, dobrze, tutaj. Tutaj no, łazi, zobacz. Simon, czekaj. Nie, no przecież ty się zgubiłeś. Jakie to jest wielkie miasto? Zobaczcie, ile ma tutaj budynków, jaką ma fabrykę wielką. Co to tutaj jest w ogóle? Simon, kiedy ty zarobiłeś na to pieniądze, co? No widzisz, Jerry, wypożyczalnia samochodów mi tyle przyniosła. Nie, ale tu miasto
miasto wygląda niesamowicie. Zobaczcie, no ma tutaj fabryk, tu są jakieś elektrownie. Ale gdzie ty jesteś? Ej, tam coś jest, dobra, idę tu zobaczyć, o co z tym chodzi. Co tu się dzieje, Simon, co? Czekaj, Jerry, co ty masz stadiony tutaj pobudowane? Ale to zarobiście wygląda. No i kolejny budynek się stawia, nie. Nie, czekaj, Jerry, kolejny budynek. Dobra, wiesz co, daj mi z tym spokój, tak? Fajnie. O, czekaj, Jerry, bo właśnie podpisałem kontrakt, no. Tak, dobra, super, masz dużo kontraktów, jakieś hotele, ile ty masz wieżowców, jakiś sklep, zobacz, dobra, tu jest... Dobra, chodź, ja też chcę mieć coś takiego, co to jest w ogóle? Uwaga, jesteś gotowy pewnie. Tak, gotowy. Kolejny stadion postawił, ty masz 3 stadiony, naprawdę. Który obecnie nikt nie używa, ale tu są. Ma nawet jakieś wielkie jezioro, zobaczcie, jak to zarobiście wygląda, pewnie jest zanieczyszczone, bo tu jest 8 elektrowni. Tu wiatraki ma... Nie, dobra, wiesz co, Simon, wkurzyłeś mnie. Ja będę mieć lepsze miasto od twojego, co to w ogóle jest za miasto, co ty sobie myślisz, to jest niby jakieś super miasto, tak? Zapraszam cię, Jerry, za dobra, mną, nie. Proszę bardzo. Ja będę mieć lepsze, a żeby ci to uwodnić, zanim pójdę do swojego miasta, od razu kupuję sobie Game Passa razy dwa pieniądze kupujemy, tak? Proszę bardzo, w tym momencie kupiłem razy dwa pieniądze za 275 Robux. Nie wiem, czy mi się to opłacało, ale są mi potrzebne pieniądze, też muszę takie miasto zbudować. Wracam do siebie, idziemy budować dalej, bo nie wiem, no to miasto wygląda niesamowicie. Wróciłem do siebie i ogólnie powiem wam, że trochę pobudowałem z takiego powodu, że no musimy być lepsi od tego Simona, tak? No sami widzieliście, on ma, ale zobaczcie, ile my mamy. Postawiłem 6 banków, mam już 50 tysięcy kasy, no i teraz to miasto jakoś wygląda. Zobaczcie, tu jeszcze postawiłem, nawet nie wiem, co są za budynki. Tutaj do mieszkania, fajne, ładne bloki. Nie no, wygląda to już ogólnie mega ładnie. I pomyślałem, że możemy zbudować sobie jeziorko. Zobaczcie, tutaj możemy sobie wziąć piasek na przykład. I ten piasek damy sobie, o, na przykład damy go tyle. To jest chyba dosyć dużo. Nie, czekajcie, zrobimy inaczej. Usuń to i teraz zrobimy sobie tak. Tu postawimy i tu będzie piasek, żeby zrobić sobie taką fajną plażę. O, tak sobie to zrobimy. I tutaj damy wodę, tylko niech mi się postawi ten piasek i będziemy mieć taką super plażę. Patrzcie, tu sobie do końca damy wodę. Ej, to będzie mega fajnie wyglądało. Ej, myślę, że mi się to podoba ogólnie. Myślę, że wygląda to mega fajnie. Patrzcie, jaką mamy fajną plażę. Zaraz sobie to jakoś skończę, bo to trzeba jeszcze teraz jakoś ładnie zrobić, bo to jest ulica. Ogólnie musimy teraz jeszcze więcej zarabiać. Zobaczcie, co ja mogę sobie kupić, żeby więcej zarabiać. Mogę sobie kupić stację, mogę sobie kupić. Dobra, 14 tysięcy kosztuje taka stacja, a co nam szkodzi? Postawimy sobie taką stację tutaj na przykład, tylko nie wiem, w którą stronę to się stawia, ale to chyba nie ma znaczenia. Dobra, stawiamy sobie stację. Może nawet więcej sobie tych stacji postawimy. Widzę, że mam jeszcze bardzo dużo pieniędzy. Drugą stację sobie postawimy, jeszcze więcej tych stacji. Musimy zarabiać dużo pieniędzy, a ja mam kupioną kasę jeszcze razy dwa, więc tej kasy będę zarabiać naprawdę mega dużo. 4 stacje będę teraz mieć. Na piątą już niestety nie stać, ale zaraz zarobię. Zobaczcie, 19 sekund brakuje i ja zarabiam teraz tak dużo. Zobaczcie, ja mam tu 4 stacje i mam jeszcze tutaj 6 banków. Nie wiem, myślę, że da mi to dużo pieniędzy, ale zaraz zobaczymy. Zostało tutaj 10 sekund i zaraz dostaniemy kolejną wypłatę. 3, 2, 1 i uwaga, dostałem 16 tysięcy. Dobra, to od razu stawiam sobie chyba kolejną stację. Patrzcie, to jest gdzieś tutaj. Okej, kolejna. Będę mógł sobie ją tutaj postawić. 5 stacji. Nie wiem, po co nam to. Naprawdę nie wiem, po co nam tyle tego, ale przynajmniej będą mieli gdzie tankować samochody. Teraz tak, możemy sobie dalej zbudować trochę tutaj ulicę, żeby to ładnie wyglądało. No i ogólnie, czekajcie, bo to, no to miasto musi jakoś ładnie wyglądać, jakoś mega ładnie musi wyglądać to miasto, tak? Tutaj mam przecież banki, tutaj mam to. Dobra, pobuduję to jeszcze trochę, pozarabiam trochę pieniędzy i musimy zbudować jak największe, więc za chwilę do was wracam. Trochę pobudowałem i sami zobaczcie, jak to teraz wygląda. Dostawiłem tutaj jeszcze 3 wielkie budynki, tutaj skończyłem tą plażę i naprawdę ta plaża wygląda mega ładnie. Zarobiłem 139 tysięcy przez ten czas i zobaczcie, co możemy kupić. Możemy sobie kupić, no, praktycznie wszystko. Brakuje nam jeszcze tylko ten stadion, ale spokojnie, stadion sobie też kupimy. Mogę sobie na przykład motel gdzieś tutaj postawić. Jakie to jest ogromne. Dobra, postawię sobie, o, tutaj jeden motel, albo nawet dwa motele. Patrzcie, dwa motele obok siebie postawimy, co? Ja myślę, że to jest dobry pomysł. Dwa motele mamy, zobaczcie, jak to wygląda. Mi się to mega podoba. Co my tutaj jeszcze dalej mamy? Tu jest coś, nawet nie mam pojęcia, co to jest, ale to sobie też postawimy z tej strony jakoś tak ładnie. Nie wiem, do czego to było, ale możemy tego więcej kupić. Co nam szkodzi? Będziemy zarabiać tak dużo pieniędzy, no bo sami wiecie, no musimy przegonić Simona. 3 nawet postawimy. Ile tego tutaj będzie? Nie wiem, czy 4 się opłaca kupować. Dobra, co nam szkodzi? Kupimy sobie 4. Co to w ogóle jest? A to jest teatr. Okej, mamy 4 teatry. Nie wiem, to będzie najlepsze miasto, jakie kiedykolwiek widzieliście. Tutaj mamy 2 motele. Może stać nas na 3. Co? Stać nas na 3 motel? Zaraz zobaczymy. Stać nas na 3 motel. Co to nam szkodzi? Postawimy sobie jeszcze tutaj 3. Proszę bardzo, kolejny motel. Teraz musimy sobie jeszcze jakoś ładnie te ścieżki zrobić. Może to nie będzie najpiękniejsze miasto, ale postaram się, żeby było naprawdę ładne. Ej, no i powiem wam, że już to powoli naprawdę wygląda mega. Zobaczcie sami, jakie to miasto jest duże. Tutaj z drugiej strony chodniczek. O, tak sobie postawimy. Troszkę krzywo jest ta ulica, ale okej. Myślę, że to nic takiego. Tutaj sobie jeszcze zrobimy chodniczek. Nie wiem, może zaraz gdzieś jeszcze tutaj ulicę postawię. Co jeszcze mogę kupić? Co jeszcze mogę kupić? Czego jeszcze nie kupiłem? Co jest? Jaki to jest ogromny budynek? Dobra, to stawiamy z tej strony. Nie, dobra, postawię. Jakie to jest ogromne. Dobra, tu kolejny. Nie, ej, to miasto wygląda już powoli mega ładnie. Serio, podoba mi się to miasto. Chwilę jeszcze pobuduję. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać, więc za chwilę się widzimy już w efekcie końcowym, jak to miasto wygląda. A więc tak jak widzicie, stoję obok wieżowca, ale to nie jest byle jaki wieżowiec. Z takiego powodu, że to jest mój wieżowiec i całe to miasto jest moje. Siedziałem tu jeszcze, nie wiem ile,
powiem wam tak, mamy wszystko największe, najlepsze, mamy po prostu wszystko, tak? W tym mieście jest po prostu wszystko. Co, Simon? Teraz możesz przyjść, powiedzieć coś w tym mieście. O, ale nigdy nie będzie przed mojego. Co? Co niby? Mamy najlepsze miasto, jakie istnieje. No sami, co? Co byście o tym mieście? Co? Zobacz, wszystko tu jest, wszystko. Zobacz te fabryki, co? Co to za architekt? Nie, architekt wracał, nie wiem, z wygadu. Dobra, architekt był... No patrz, no bo musimy mieć najwięcej wszystkiego, tak? Zobacz, tak, dobra. Linii. Po co ci tyle teatrów? Nieważne, dobra, no teatrów, bo my robimy tyle... Dobra, nieważne, wiesz co, Simon, to jest najlepsze miasto, jakie widzieliście. Słuchajcie, jeżeli taki odcinek wam się podobał, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i do następnego odcinku. Cześć!